potrójne espresso. Gośćmi naszego programu są panie posłanki. Urszula Nowogórska, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, i pani senator Maria Koc, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wróćmy może do tych marszy, które odbyły się w niedzielę. Wyjątkowo krótki czas organizacji, wielkie sprężenie się ludzi. Ważne też to, że były bardzo spokojne, bez komunikatów politycznych, ale będą miały, mam nadzieję, polityczne konsekwencje. Na przykład może zakończą taki plan podziału Polaków polegających na atakowaniu Kościoła Jana Pawła II i tak dalej, i przeciwstawianiu tych, którzy uważają się za spadkobierców polskiej tradycji chrześcijańskiej, tymi, którzy chcą, nie wiem, nowoczesności, odejście od tej tradycji i tak dalej. Urszula Nowogórska, jak pani to, Nowogórska, Nowogórska, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, bo ja miałam chwileczkę problemy jakieś techniczne i państwa nie słyszałam, więc witam państwa bardzo serdecznie. Ale odpowiadając już na pana redaktora pytanie, jak ja to widzę, no ja bym miała takie marzenie, żeby polskie społeczeństwo było niepodzielone, a zwłaszcza w sprawach moralnych, w sprawach światopoglądowych, w sprawach wiary. Takie mam marzenie, natomiast też uważam, że wcale ta nowoczesność nie musi wykluczać tradycyjności, bo można być nowoczesnym, a można mieć bardzo mocny kręgosłup moralny. I tak bym bardzo chciała, żeby tak w naszym społeczeństwie było. Natomiast rzeczywiście niedziela była wyjątkowa w całym kraju. Obserwowaliśmy szereg różnych wydarzeń, marszów, koncertów. I to było piękne, bo to pokazało, że społeczeństwo polskie zjednoczyło się tak samo jak wtedy, kiedy Jan Paweł II 18 lat temu odszedł od nas. I rzeczywiście ta trwałość, taka jedność, to trwanie w modlitwie, trwałość w wierze, w przekonaniach, w jedności narodowej powinno nam towarzyszyć codziennie, cały czas, nie tylko przy okazji takich zrywów różnych. Natomiast mam nadzieję i gorąco o to proszę i apeluję, żeby nigdy, ale to nigdy, świętość Jana Pawła II nie była elementem polityki wykorzystywanym przez jakiekolwiek ugrupowanie na polskiej scenie politycznej. To jest takie moje marzenie i taki gorący apel. A czy z takim ugrupowaniem, które wykorzystuje, bo tutaj Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska w tym słynnym głosowaniu w Sejmie stanęło razem z Prawem i Sprawiedliwością. Pierwszy raz chyba od 2015 roku. Państwo głosowaliście wspólnie, ale nie wiadomo. Nie pierwszy raz, panie redaktorze. Proszę sobie przypomnieć akurat dwa tematy bardzo poważne, które akurat ja miałam wielki zaszczyt prezentować w Sejmie, między innymi dotyczące granicy polsko-białoruskiej i stanu wyjątkowego, więc tutaj rzeczywiście niemniej jednak, pani poseł, idą wybory parlamentarne. Opozycja zakłada, że będzie rządzić po tych wyborach. No i czy państwo wejdziecie w koalicję z takimi partiami, które albo nie chcą na ten temat głosować, wyjmują karty, albo wręcz głosują przeciwko w parlamencie, przeciwko potępieniu właśnie politycznego ataków na Kościół? Może zacznę od tego, panie redaktorze, że jak było głosowanie w Sejmie teraz właśnie podczas ostatniego posiedzenia, gdzie przyjmowaliśmy uchwałę w obronie dobrego imienia Jana Pawła II, to musicie państwo wiedzieć, że na początku były dwie uchwały. Jedna uchwała Prawa i Sprawiedliwości, druga uchwała Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Polskiej. I na jednej komisji potrafiliśmy stworzyć z dwóch projektów jeden projekt, który został przyjęty przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, więc w trudnych sprawach też można się porozumiewać, znaleźć wspólne rozwiązanie dla dobra ogółu. I tutaj odpowiadając na pana pytanie, ja nie wiem, jakie będzie rozstrzygnięcie wyborcze, panie redaktorze. Ja mam wielki szacunek i pokorę do decyzji wyborców. Jak wyborcy postanowią, komu tak naprawdę dadzą ten mandat zaufania, zobaczymy. Natomiast ja bym chciała, bardzo bym chciała, zresztą Polskie Stronnictwo Ludowe też wielokrotnie udowodniło, że i w sprawach wiary, w sprawach Kościoła, w sprawach światopoglądowych my mamy właściwe przekonania.
które są, myślę, reprezentowane przez znaczną większość naszego społeczeństwa. I to przywiązanie nasze do tradycji udokumentowane czy udowodnione 125-letnią historią Polskiego Stronnictwa Ludowego tak naprawdę pokazuje, bo różnie to bywało na kartach historii, natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe nigdy od Kościoła się nie odwróciło. Od spraw wiary nigdy się nie odwróciło i zawsze starało się, aby rzeczywiście gospodarka i bezpieczeństwo narodowe Polaków było na pierwszym miejscu, nawet kiedy trzeba było podejmować trudne decyzje. Słuszne są to słowa, czy cieszą te słowa panią senator Marię Koc? Panie redaktorze, oczywiście, że mnie cieszą takie słowa, chociaż życie pokaże, jak państwo rzeczywiście jesteście do tych wartości przywiązani, bo wiemy, że po wyborach która opozycja planuje przecież wygrać, a ja mam nadzieję, że tego nie dojdzie. Wszyscy chcecie rządzić ramię w ramię z tymi środowiskami, które dzisiaj przecież atakują pamięć o Ojcu Świętym Janie Pawle II i które promują aborcję do 18 tygodnia życia płodu dziecka w łonie matki. Więc zobaczymy, co będzie w przyszłości. Ja mam nadzieję, że jednak to przywiązanie do wartości konserwatywnych w Polskim Stronnictwie Ludowym przeważy i z takimi środowiskami państwo rządzić nie będziecie. Ale drodzy państwo, co do tych marszy, które miały miejsce w niedzielę, ja uczestniczyłam w marszu w Warszawie. 200 tysięcy ludzi, nie było żadnych haseł politycznych. To był marsz ludzi, którzy mieli taką potrzebę, żeby okazać swoją miłość, swoje przywiązanie do Jana Pawła II, ale którzy też chcieli zaprotestować przeciwko atakom na Jana Pawła II, na jego spuściznę. Tę spuściznę duchową, ale też i tę spuściznę historyczną, na jego wielkość, bo Jan Paweł II to nie tylko przywódca duchowy, przywódca Kościoła katolickiego, ale to także człowiek, który miał wielki wpływ na historię, historię Polski, historię Europy i świata. My wiemy, że Polska nie byłaby dziś wolnym krajem, gdyby nie wybór na stolicę Piotrową Jana Pawła II, gdyby nie jego pielgrzymka do Polski w 1979 roku, te słynne słowa, niech stąpi Duch Twój. I gdyby nie to poruszenie, jakie wtedy nastąpiło w polskim narodzie, nie byłoby Solidarności i tego wszystkiego, co się potem wydarzyło. Więc Polacy pokazali, że nie godzą się na atakowanie Ojca Świętego Jana Pawła II i właśnie na wykorzystywanie przez środowiska lewicowo-liberalne pamięci o Ojcu Świętym do bieżącej walki politycznej. I to cieszy, bo marsz w Warszawie był największy, ale przecież takie marsze odbyły się w wielu miastach w Polsce, nawet w małych miejscowościach. Ludzie wszędzie okazywali swoje przywiązanie i miłość do Jana Pawła II. To jest piękne. I to chyba ostudziło te zapędy lewicowych, zagranicznych mediów, które działają na naszym rynku, które postanowiły walczyć z Kościołem, walczyć z wartościami chrześcijańskimi, walczyć z pamięcią o Janie Pawle II, no po to właśnie, aby laicyzować polskie społeczeństwo. No to, musimy tutaj pani poseł przypomnieć. Właśnie na lewą stronę. Program Platformy Obywatelskiej ogłaszany nam przynajmniej od półtora roku, gdzie słyszymy o opiłowywaniu katolików, o wyprowadzeniu religii ze szkół, wreszcie o ograniczeniu finansowania Kościoła. Oni to nazywają rozdziałem państwa od Kościoła, tak jakby państwo było związane z Kościołem, a nie obowiązywała u nas po prostu wolność wyznawania religii. Panie redaktorze, no ale przecież Platforma Obywatelska to jest partia, która ostro skręciła w lewo. Donald Tusk bije się teraz z lewicą o ten lewicowy, bardzo lewicowy, wręcz lewacki elektorat. Więc to nie jest ta Platforma Obywatelska, która była jeszcze taką partią, starała się być partią centrum kilka dobrych lat temu. Pani poseł, pani senator chce być tutaj złośliwa i przypomnieć nam o katolicyzmie łagiewnickim? No, rekolekcjach właśnie, Platformy Obywatelskiej? Chociażby. No chociażby. Przecież jest wiele zdjęć, prawda, kiedy politycy Platformy Obywatelskiej uczestniczyli w nabożeństwach, mszach świętych, w uroczystościach, spotykali się z hierarchami Kościoła, całowali ręce Ojca Świętego Jana Pawła II. W swoich deklaracjach mówili, że są katolikami, że będą bronić Kościoła.
że życie od poczęcia jest dla nich ważne. No teraz to wszystko się w tej partii zmieniło. To jest partia kameleon, tak jak i przywódca tej partii Donald Tusk, to jest kameleon. On na każdym spotkaniu potrafi powiedzieć co innego, zaprzeczać sobie, ale powie to, co chcą usłyszeć ludzie, którzy akurat w tym spotkaniu uczestniczą. Ale nie chcę się pastwić na Platformę Obywatelską. Ja mam nadzieję tylko, że Polskie Stronnictwo Ludowe to widzi. Mhm. Widzi ten skręt na lewo Platformy Obywatelskiej. No i mam nadzieję, że też po prostu nie wiążą swojej przyszłości z tą partią. Ten skręt w lewo jest państwa zgodny z europejskimi standardami z Unii Europejskiej. Dochodzą do nas takie informacje, że na przykład już za kilka lat nie będziemy mogli używać samochodów spalinowych w Europie. No oczywiście nie będzie można ich sprzedawać i rejestrować. Uspokajają nas działacze, mówiąc, że będzie można jeździć, ale to nie jest takie do końca pewne, bo będziemy musieli zapłacić za emisję dwutlenku węgla i wreszcie omijać strefy czystego powietrza, które nie wiadomo gdzie powstaną. I to samo dotyczy domów. To samo dotyczy domów i nieruchomości. Też się okazuje, że znacznie szybciej niż się spodziewamy, wejdzie taki nakaz remontu. Znaczy sprzedawać, wynajmować będzie można tylko te domy, które będą zgodnie z europejskimi standardami właśnie energooszczędne. No i te wszystkie informacje do nas docierają. Mówi się o podrożeniu kosztów życia, zwłaszcza będzie to dotyczyć te osoby, które najmniej zarabiają. I czy to jest temat już teraz kampanii wyborczej, czy to jest temat rozmów pani poseł Urszula Nowogórska? Ja tylko jedno zdanie jeszcze do poprzedniej kwestii. Proszę mi pozwolić, panie redaktorze. Ja bym bardzo prosiła wszystkich szanownych państwa i w ogóle zalecała nawet, żeby dla takiego uduchowienia i podtrzymania autorytetu Jana Pawła II zapoznać się z jego encykliką Veritatis Splendor Blask Prawdy. Naprawdę warto. Natomiast odnosząc się do tego, co pan redaktor teraz przed chwilą poruszył, kwestia samochodów elektrycznych, kwestia tak zwanych certyfikatów energetycznych. No, bardziej szaleństwa unijnego, bo ja starałem się to tak rozpisać na poszczególne punkty. Z informacji, które mamy już z takich wstępnych rozmów, wiemy, że na posiedzeniu Sejmu, które będzie miało miejsce po świętach, Sejm będzie zajmował się ustawą o certyfikacji energetycznej budynków. No ja myślę, że to będzie wzbudzało bardzo dużo kontrowersji. Ja jestem przeciwnikiem certyfikacji, dlatego że nasze społeczeństwo musi rozwijać się swoim rytmem. To jest moje zdanie i nie powinno mu być narzucany rytm ten ogólnoświatowy czy ogólnoeuropejski, bo każda gospodarka jest inna, każde trendy w gospodarce są inne i każde możliwości przystosowawcze gospodarek państwowych są inne. Dlatego ja tutaj jestem zwolennikiem tej dobrowolności i dostosowania do właściwych modeli i możliwości rozwojowych każdego państwa. No, tym bardziej, że doskonale państwo wiecie, że na terenach rolnych... Bo nie bardzo możemy tutaj... Niewiele mamy do powiedzenia, bo to są ogólnoeuropejskie ustalenia. One przechodzą przez Parlament Europejski, przez Komisję z bezpośrednim weto Polski. Wbrew wcześniejszym ustaleniom stosowane jest głosowanie większościowe, gdzie nasze weto tak naprawdę nie ma znaczenia i w kluczowych sprawach dla Polaków, czyli poziomu życia tych najbiedniejszych Polaków, Unia Europejska podejmuje decyzje, nie zważając na interesy Polski. No i teraz, wpłynie na ten aksjomat w polskiej polityce, którym jest, że Polacy popierają Unię Europejską w zasadzie bezdyskusyjnie. Chciałam powiedzieć jeszcze, szanowni państwo, że 2 tygodnie temu ja uczestniczyłam w takiej konferencji Zielona Transformacja, podejście lokalne na Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Tam również byli przedstawiciele środowiska politycznego PiS-u. Była bardzo szeroka dyskusja, bardzo żywiołowa, poparta bardzo takim naukowym podejściem do sprawy, do ekologii, w ogóle do codziennego życia. No i jak zapytałam, powiem szczerze, już w kuluarach, dlaczego tak komuś zależy na tym, żeby rzeczywiście ta certyfikacja budynków nastąpiła, no to usłyszałam zdanie, które mnie bardzo zdziwiło, że to ma Polaków zmobilizować do
do szybszego, lepszego podejścia do ekologii. Po to, żeby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i po to, żeby zwiększyć ten poziom ekologii w środowisku. Ja się z tym nie zgadzam, fundamentalnie się nie zgadzam i uważam, że to jest błędne podejście i Polska w tym temacie spieszyć się nie musi. I znowu nie sposób się nie zgodzić z panią poseł Urszulą Nowogórską. Tu miała być dyskusja. Maria Koc, Prawo i Sprawiedliwość. No, proszę państwa, ktoś to szaleństwo w Brukseli nakręca. Ktoś takie prawo stanowi, a stanowi je większość Parlamentu Europejskiego. A wśród tej większości i rządzących właśnie w Parlamencie Europejskim jest Europejska Partia Ludowa, do której należą europosłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Więc ja uważam, że to właśnie polscy politycy, niezależnie od tego, z jakiej są opcji tutaj w kraju, tam w Parlamencie Europejskim, powinni walczyć o nasze interesy i nie godzić się na nakręcanie właśnie tej zielonej polityki, która, tak jak pani poseł słusznie zauważyła, ona nie przystaje w wielu zapisach do naszych realiów, bo my powinniśmy iść własnym tempem po to, aby nie doprowadzić do zubożenia społeczeństwa i aby ta zielona transformacja nie obniżyła naszej konkurencji, konkurencyjności naszej gospodarki. Więc nam jest potrzebne własne tempo i my tym tempem podążamy. Ale jesteśmy jednocześnie cały czas poganiani przez Brukselę, przez Komisję Europejską, przez Parlament Europejski. Ciągle jesteśmy rozliczani z tego, w jaki sposób ten Zielony Ład wprowadzamy. I tempo się tutaj coraz bardziej nakręca. Frans Timmermans, który przecież odpowiedzialny jest za tę zieloną transformację, on wymyśla ciągle nowe jakieś prawo, ciągle nowe założenia. No i nie słychać, żeby politycy, europarlamentarzyści z Polski, ci, którzy są w tej większości, czyli w Europejskiej Partii Ludowej, w tej partii, która współrządzi Parlamentem Europejskim, żeby się sprzeciwiali tym założeniom Fransa Timmermansa. On im nadaje jakby ton, tak? No i ta większość parlamentarna temu przyklaskuje, głosuje, co wchodzi w życie i potem zaczyna obowiązywać również nas tutaj w Polsce. I my musimy wtedy oczywiście toczyć walki z Komisją Europejską, żeby wiele z tych założeń po prostu od siebie odsunąć, bo one są często no po prostu dla Polaków nie do przyjęcia. No chociażby zaprotestowaliśmy bardzo przeciwko temu zakazowi rejestracji nowych samochodów na paliwa kopalne, na benzynę czy też na olej napędowy do roku 2035. Ten zakaz, który po tym 2035 roku ma obowiązywać, spowoduje, że samochód stanie się dobrem luksusowym, a ludzie po prostu będą pozbawieni możliwości kupienia sobie takiego auta. No to jest absolutnie nie do przyjęcia. No, jesteśmy w Unii Europejskiej, chcemy się rozwijać, no chcemy, żeby jakość życia naszych obywateli się podnosiła, a nie żeby oni ubożeli. I zanim jeszcze dogoniliśmy kraje Europy Zachodniej, no to już mamy się samoograniczać, no to samoograniczenie spowoduje, że po prostu naszym obywatelom będzie się gorzej żyło. Ale to wszyscy w Parlamencie Europejskim musimy apelować o normalność. Bo my jako Europa nie zbawimy świata. My możemy sobie naprawdę ogromne rygory nałożyć, a i tak dwutlenek węgla, metan produkuje w największej ilości, produkują Chiny, produkuje Rosja, produkują Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa. Więc my jako Europa w tym zakresie świata nie zbawimy. Trzeba zmieniać tę politykę energetyczną, ale w swoim tempie, tak aby po prostu nie wykluczyć dużej części naszego społeczeństwa. I jeszcze bym dodała, panie redaktorze, stawiać sekund na ekologiczne źródła, na biogazownie, te, o których również my mówimy. To dobrze, że pani to wspomniała, bo za chwileczkę naszym gościem, od razu zapowiem, będzie wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio, a mówić będziemy o geotermii, źródle ciepła, które w Polsce jest dostępne. No i może rzeczywiście to jest sposób na tą czystszą gospodarkę. Ale to już za moment. Teraz dziękujemy pięknie panią Urszuli Nowodworskiej, posłance Koalicji Polskiej. Nowogórskiej, panie redaktorze. Nowogórskiej.
karteczkę sobie polskiego. Ja karteczkę mam, ale wie pani, czytam te literki zupełnie inaczej. Nie wiem. I pani senator Marii Koc, tutaj łatwo, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniamy się pięknie, życzymy dziękuję miłego bardzo, dnia. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszamy na zapowiedziane już rozmowę o warunkach polskiej geotermii.